Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów, notowany na Warszawskiej Giełdzie. Ten anonsment na pewno jest najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej historii naszej firmy. No to nie jest tak, że my dowiedzieliśmy się wczoraj o tym, że pracujemy nad tą grą, bo pracujemy już od kilku dobrych lat. Natomiast no, jest to na pewno zwieńczenie tego wszystkiego, co robimy. Ja zresztą przeszedłem do branży gier wideo z powodu tego tytułu. Silent Hill 2 był tym, tym tytułem, który pokazał, że można robić rzeczy, które są bardzo ambitne. Można mm -hmm. mówić o tematach, które są nieważkie i, i poruszają no, ciekawe zagadnienia. I stwierdziliśmy, że to jest kierunek, w którym chcielibyśmy się rozwijać. I tak otworzyłem swoją pierwszą firmę, która nazywała się Nibliss. Na takim czarno-białym horrorem, który nazywał się Sednes z kolei, no ale on nigdy nie wyszedł, bo się okazało, że jeszcze nie potrafimy robić gier. W 2015 roku zmieniliśmy swoją strategię w Blueberry Team i postanowiliśmy, że będziemy specjalizować się właśnie w horrorze psychologicznym. I Myślę, że ten wpływ Silent Hill 2 był widoczny praktycznie w każdej naszej produkcji, w medium chyba najbardziej. Natomiast teraz dotykamy tego, od czego zaczynaliśmy, czyli właśnie Silent Hill 2. I oczywiście jest to tytuł, który otwiera nową historię w dziejach Bluebird Team, bo myślę, że można powiedzieć, że do 2015 roku uczyliśmy się robić gry. Od 2015 do 2022 robiliśmy gry, które operowały environmental storytellingiem, czyli pokazywaliśmy historię poprzez znajdźki, poprzez listy, dokumenty, krótkie rozmowy, natomiast teraz będziemy chcieli pokazywać wszystko, wszystkie nasze pomysły za pomocą akcji. Silent Hill 2 otwiera tą epokę i myślę, że wszystkie nasze Kolejne rzeczy będą właśnie takie. Jeżeli chodzi o budżety, no jesteśmy już studiem, które zatrudnia ponad 200, zatrudnia albo współpracuje z ponad 200 współpracownikami na stałe, co powoduje, że, że te budżety są znaczące, w związku z tym Silent Hill można liczyć w kilkudziesięciu milionach złotych. Na chwilę obecną zapowiedziana została wersja na konsolę PlayStation 5, co jest jakby naturalne, ponieważ od dłuższego czasu Konami, jak cokolwiek robiło, współpracowało z Sony i ta, ta platforma Jednoznacznie kojarzy się z marką Silent Hill, natomiast PC jest jakby pewnego rodzaju nową. A co zresztą widać, bo, bo, bo na Steamie bardzo szybko pnie się w rankingach wishlisty, w rankingach społeczności itd., itd. Natomiast wydaje się, że być może nie jest to ostatnia wersja, którą zobaczymy, ale to, to już trzeba będzie pytać o to wydawcy. Na chwilę obecną daty premier nie podajemy. Powiem, że jesteśmy w bardzo mocnym zaawansowaniu prac, więc oczywiście Konami nie zdecydowałoby się pokazać tej gry, gdyby nie byli pewni, że dowieziemy taką jakość, na jakiej im zależy. Początkiem przyszłego roku będziemy miała premierę gra Layers of Fears, która jest jakby Antologią, ale też nowym spojrzeniem na całą markę, którą stworzyliśmy. I ona będzie kończyła ten nasz etap tak zwanych Walking Simów. Ja bardzo nie lubię tego określenia, ale, ale tak przyjęło się w branży, że ludzie mówią o tym, że to są Walking Sima. Y. I kończymy tę historię właśnie zamykając ją w postaci tej najnowszej produkcji. Oczywiście nie są to jedyne rzeczy, natomiast w związku z tym, że jesteśmy spółką giełdową, a zanim zrobimy kolejnego bipa, no to musimy być do tego przygotowani. Ja mam taką zasadę, że zawsze staram się mieć asa w rękawie. A jak coś pokazujemy, tak jak pokazaliśmy właśnie niedawno Silent Hill 2, no to staram się, żeby ten kolejny as gdzieś tam się chował i mam nadzieję, że wyskoczy w najmniej spodziewanym momencie. Partnerem programu była spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.